Widzowie, dziękuję wszystkim, którzy na mnie liczyli. Tym, którzy źle mi życzyli, no to sami wiecie co, gdzie. Musicie dzisiaj się przełknąć gorycz porażki, a moim kibicom bardzo dziękuję, chociaż wiem, że jest ich mało, bo większość to mnie średnio lubi, a ci co mnie lubią, to ja ich kocham. Elo, a i dzięki Juźw, jak stara kurczawko. Widzowie, pytacie do jakiego numeru wyszedłem, bo złapam się coś. Tutaj macie link. Jeszcze raz wielkie dzięki, kawałek o byciu na dnie, czyli coś o mnie. Chociaż trener mnie wyciąga, co? Tam z... Staram się. Na ludzi wyjdę kiedyś? Staram się, żeby wyszedł, ale będzie dobrze. I can be a freak. Partnerem dzisiejszego odcinka jest CaseCack, na którym logując się z mojego linku otrzymasz 2 darmowe skrzyneczki. Oczywiście jest to oferta tylko dla nowych użytkowników. Dodatkowo, używając mojego kodu WYBITNE, otrzymasz 10% bonusu do doładowania. Na CaseCack znajdziesz także wiele metod płatności, takich jak Blik, PayPal czy nawet możliwość wpłaty dzięki kryptowalutom. Co 24 godziny możesz otwierać codzienny bonus, który jest zależny od twojego poziomu. Aby zwiększać poziom, wystarczy po prostu grać, czyli brać udział w Case Battle, otwierać skrzynki itd. Oczywiście za wbijanie poziomów również są ciekawe nagrody. Na CaseCack jest także masa eventów, w których można brać udział również za walutę eventową, którą zdobywamy poprzez granie na stronie. Grając na CaseCack otrzymujesz także cashback. Możesz także korzystać z Case Battle, czyli bitę z innymi graczami. Pamiętajcie o linku w opisie oraz kodzie WYBITNE przy doładowaniu. Siemaneczko, pewnie się nie dokopę do wszystkich wiadomości, więc chciałbym wszystkim odpowiedzieć. Dziękuję wam za gratulacje, za to, żeście we mnie wierzyli. Mamy to zwycięstwo. Jest Lizak. Lizak jest zadowolony, jakby sam wygrał. Także wszystkiego dobrego i jeszcze raz wam dziękuję. Jak również dziękuję Federacji FEM za to, że miałem możliwość u nich wystąpić na takiej fajnej gali. Pozdrawiam. Zanim przejdziemy do walki, to było bardzo nieładne, więc teraz cię pytam serio. Czy ty pogryzłeś Denisa Zobęckiego? Miałem szczękę. I może miałem otwartą mordę, jak oddychałem, bo on był na mnie, nie? I nie mogłem za bardzo oddychać, bo on mnie przyciskał ciałem i go zacząłem dusić. I może oddychałem, może poczuł oddech Boga i stwierdził, że ojej, może chyba mnie gryzie. Nie wiem, to jest odklejus, totalny odklejus. Został upokorzony na całej linii dla mnie. No i w momencie, w którym ty postanowiłeś według Denisa, bo możecie sobie zobaczyć wiedzę z Denisem na kanale, go 3-krotnie ugryźć, a Adrian Cio złożył mu palec do... oka, Denis się wściekł i postanowił kopnąć cię w głowę. Cios mu włożył palec do oka? No Denis miał całe tutaj oko takie bardzo... Nie widziałeś u mnie na wywiadzie? To nie było dlatego, że cios go nakrył z góry bombami? Denis powiedział, że to był włożony palec do oka. No i Denis powiedział na... Że ciosów na tam... ciosa nie czuł. I Denis powiedział na śmierć swoich bliskich również, że ze mną nie zawalczy i... Nie, przepraszam, że ze mną nie wystąpi na konfie i nie wystąpi na gali, na której walczę. Denis to przedajna. Jest odłam człowieka. A najgorszy jest jeszcze tak, no, jakiś k***a jego który był, nie wiem kto to był, który był w jego narożniku, co wszedł se k***a jak do siebie i zaatakował ciosa i jeszcze nie trafił ciosa praktycznie, bo on, przepraszam, znokautował go, trafił go bardzo mocno właśnie i należy mu się kara. Jednak i ten kopniak był ogólnie Denisa w moją głowę. Inaczej, dobra, zacznijmy od początku. Pokaż lewy profil, poproszę, do kamery. Tu. Widać, stary, normalnie 3 palce odbite u stópki Denisa Załęckiego. Powiem tak, to był jego jedyny ratunek, żeby tą walkę wygrać, bo myślę, że... Przegrać, bo przegrał przez kwalifikację. Żeby nie zostać jeszcze bardziej upokorzonym, a i tak został upokorzony, no bo widziałeś, że cios trochę na początku, moim zdaniem, troszkę obsrał zbrojkę i tak stanął, a jak w niego wparowałem... Potem duszonko, co prawda źle trochę złapałem, ale po prostu przytrzymywałem go. Jakby sędzia nie przerwał, był kontrakt, bo się Denis bał w full MMA i mówił, że chciał 10 sekund w parterze, udało się wynegocjować 15, to byśmy ten go tam zatłukli. Udusiłbym go i byśmy go tam zatłukli, nie? Nie miałem ogólnie, nie chciałem ogólnie follower, bo widziałem, że i tak ich rozkurwia jak żaby. I tak, słuchaj, on mi skoczy na plecy, on mnie dusi, nawet nie czułem tego, że mnie dusi. To w ogóle masakra, te 105 kg wagi jego, to jest tragedia tego na tanka. To zacząłem kopać, no bo się wkurwa, bo wiesz, 3 razy mnie ugryzło w głowę, 3 razy mnie gdzieś tu mnie gryz cały czas. Mówię, cię gryz na pewno. Przysięgam ci na kamerach, że mnie cały czas gryz, nie wszczęca, ale mnie gryz cały czas, nie? No to czy mi wsadzi, widzisz palec w ogóle? Widzę, że masz bardzo czerwone. Ani jednej
bombę, człowiek palec... Czyli wiesz co, poczekaj, bo może ja ci powiem, jak to wyglądało, bo wiesz, z naszej perspektywy, ty dostałeś dużo uderzeń tutaj na tą część. Tak, ale mi chodzi o palec w oko, sobie zrobicie sobie kamery, że siedzę, że go bije, a ten mi tak typowo cały palec, no już znowu cały palec mi sali w oko i mnie gryzie i tak jest, że mówię, ty, mówię, nie gryź, no i go zrzuciłem i zacząłem tego petować, nie, tego skopałem i później drugiego zaraz, nie. Drugiego kiedy? Natan przyszedł ze sobą, przecież buta z góry, nie? Drugiego ciosa też? No nie, Natan. Wiesz, że... Ale to później. Pierw dostał cios ode mnie buta, tak? Odcięło go na ziemię, to nie wyglądałeś, czy nie? No co? Stary dostał Natan. Chyba, że nie widziały tego kamery, albo możliwe, że podczas walki... Posłuchaj mnie. Leżałem na ciosie, wstałem z ciosa, zapierdolę mu kopa, zrzuciłem z siebie Natana i zacząłem go... To, co, nie walki oglądałeś? To cios dostał w pys, tak? Czy nie? No cios dostał. Cios... Co? Natan. Cios dostał kopa na ziemi. Natan. Natan? Natan. Chyba nie pamiętam. To było tak, że sędzia przerwał, bo oni cię bili i nie wiem, czy minęło 10 sekund, czy coś sędziowie cię podnieśli i ty wstałeś i od razu coś kopać, nie kopałeś ciosa, ty kopałeś tylko Natana. Kopnąłeś go trzykrotnie, pierwszy raz trafiłeś, drugi raz przeciął po włosach, a trzeci raz robiłeś stąp, a on się zasłonił. Co nie pamiętam. Co nie pamiętam. Jak ty pamiętasz to gryzienie? Nie pamiętam. No bo czułem, bo mówiłem do sędziego, że gryzą. Mówiłem to z 5 razy, mówię, gryzą. Mocne to jest. Nie wiem, który teraz, jak ten leżał niby na ziemi, to już nie wiem, kurwa, który.